Panie Dawidzie, mówiąc wprost, jesteście antyunijni, ale też deklarujecie swoją proeuropejskość. Czy może się pan odnieść do tego? Zgadza się, jesteśmy w 100% antyunijni, dlatego że Unia, zwana europejską, nie ma żadnych, ale to żadnych wartości europejskich, na których była zbudowana cywilizacja, o którą my walczymy. W statucie naszego ugrupowania jest napisane, że będziemy dążyć do przywrócenia norm i zasad cywilizacji łacińskiej, czyli cywilizacji, która zbudowała wielkość naszego kontynentu, na której oparte były też zasady naszego kraju przez praktycznie 1000 lat. Unia Europejska nie odwołuje się do żadnych z nich, a przypomnę, że te najważniejsze to greckie umiłowanie piękna i prawdy, sztuki, kultury, to oparcie prawa na rzymskiej literze prawa, które też obecnie jest, jak wiadomo, łamane, to także przede wszystkim może zasada valenti non fit injuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. To przecież też odwoływanie się do wartości chrześcijańskich, na których została zbudowana Europa. Unia Europejska, wiadomo, promuje wszelkie, można by powiedzieć, zboczenia, niekoniecznie mające cokolwiek wspólnego z Europą. Ona niszczy ją od środka. Można by powiedzieć nawet, że w Unii Europejskiej jest kształtowany marksizm kulturowy, czyli próba dojścia do władzy lewicy, która już tam faktycznie istnieje, bo przecież wszyscy mocodawcy główni Unii Europejskiej to byli działacze partii komunistycznych, podsocjalistycznych z panem Barroso i panią Ashton na czele. No i niestety oni tą Europę uważają za swoją, uważają, że Unia Europejska powinna tak wyglądać, jak oni chcą i jak to zrobili. Będziemy się temu sprzeciwiać na każdym kroku, można powiedzieć, ponieważ to, co oni mówią, że jest dobre, dla nas jest złe, to jest złe dla Europy. No i mamy broń, której oni nie posiadają, a ta broń to prawda. A z punktu widzenia gospodarczego, co tak najbardziej wam się nie podoba w Europie? To znaczy w tej chwili, w Unii Europejskiej? Unia Europejska kiedyś się tworzyła jeszcze jako Europejska Wspólnota Gospodarcza 50 lat temu, jak najbardziej by nam odpowiadała, bo to miała być strefa wolnego handlu. Później po tych wszystkich zawirowaniach, po dochodzeniu do nowych traktatów, po podpisywaniu nowych umów, Unia Europejska stała się strefą szalejącej biurokracji, stała się socjalistyczna po prostu, ponieważ obecnie nie zależy sukces jakiegokolwiek człowieka, jakiegokolwiek przedsiębiorcy od tego, na ile on jest przedsiębiorczy, na ile jego pomysł jest dobry, na ile jest pracowity, tylko jest uzależniony po prostu od instytucji. Unia Europejska, dając dotacje, formalnie przecież zabierając nam pieniądze, bo skądś te pieniądze muszą pochodzić, jak mówiła pani Małgorzata Thatcherowa, nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne. Pieniądze publiczne biorą się po prostu z naszych podatków. I Unia Europejska, odbierając nam te pieniądze i niektórym oddając je w dotacjach, po pierwsze tworzy nieuczciwą konkurencję, bo przecież wiadomo, że nie każdy te dotacje dostaje, a po drugie dotacje po prostu zabijają przedsiębiorczość, bo ludzie nie są zdolni do tego, by wypracować jakieś dobra, tylko czekają na to, aby uzyskać dotacje. Zarabiają na tym ci, którzy te dotacje piszą, a dotacje, które są na jakieś większe sumy, kosztują nawet około 100 tysięcy samo złożenie tego wniosku. A trzeba zwrócić uwagę na to, że ponad 50% wniosków jest odrzucanych. Także tu już jest spore marnotrawstwo pieniędzy. Jeśli mówimy o gospodarce, to na przykład możemy zwojować to, żeby obniżyć podatek VAT i podatek akcyzowy w Polsce, ponieważ Unia Europejska narzuca tylko dolną granicę, która wynosi na przykład dla VAT-u 15%, u nas jest, przypomnę, 23%. Są kraje, które mają niższy VAT od nas, na przykład Luksemburg, Cypr, zdaje się, i jeszcze kilka innych krajów, a nawet można by zrobić tak, że w przypadku, gdyby były problemy budżetowe, myślę, że największym problemem dla nas będą emerytury, bo te emerytury jednak trzeba wypłacać, bo ludzie mieli to obiecane. Wiadomo, że ZUS jest bankrutem tak naprawdę, więc te emerytury będzie trzeba płacić z podatków. W związku z tym my będziemy likwidować podatek dochodowy i jeśli mamy jakiś podatek, chociażby troszeczkę podnieść, to będzie to podatek VAT, bo podatki konsumpcyjne nie są aż tak szkodliwe jak podatki od pracy. A u nas, jak wiadomo, praca jest najbardziej opodatkowana, a Unia Europejska nie zakazuje likwidacji podatku dochodowego, także na pewno z tego rozwiązania byśmy mogli skorzystać. Dziękuję. Dziękuję.